Jestem właścicielem dwóch klinik stomatologicznych w obrębie Grudziądza i Brodnicy i na co dzień z pasją tworzę piękne uśmiechy. Mamy stuletnią tradycję stomatologiczną w rodzinie. Moja prababcia, babcia, tata, ciocia, to są wszyscy lekarze, dentyści. Ale nie zawsze tak było, bo zaczynałem zupełnie inaczej. Zaczynałem jako przedsiębiorczość taka jednoosobowa, gdzie sam zarabiałem materiały, sam przygotowywałem wszystko, sprzątałem, rozliczałem pacjentów. Pewnego dnia stwierdziłem, że trzeba to zmienić. Dlatego też podjąłem decyzję, że mój zespół musi być wyspecjalizowany, więc stopniowo zacząłem, najpierw zatrudniłem asystentkę, później rejestratorki, a ostatnio nawet mamy takie nowoczesne stanowisko jak opiekun pacjenta. W moich klinikach zatrudniam ponad 30 osób, w tym specjalistów z danych dziedzin stomatologicznych. Lubię nowoczesne rozwiązania, gadżety, nowoczesne sprzęty medyczne, które otwierają pracę i powodują, że te prace wykonane są również dokładniejsze. Myślę, że około 80% pacjentów, których trafia do mnie do klinik, trafiają po prostu z polecenia, z rekomendacji. Współpracujemy z wieloma firmami, nawet z fabrykami, które mają po 1000-1500 osób zatrudniają na dzień dzisiejszy. Też jesteśmy w stanie każdej osobie pomóc trafiającej do mojej kliniki. Dzisiaj jestem niesamowicie dumny z tego, że rok temu otworzyłem własną szkołę stomatologiczną Heroes of Dentistry, w której też jestem w stanie przekazywać tę wiedzę lekarzom, dentystom, studentom stomatologii, ale też asystentkom stomatologicznym, higienistkom, czy nawet rejestratorkom. Jestem osobą, która lubi pewne rzeczy też pokazać na zewnątrz. Jednym z takich dużych projektów, które stworzyliśmy, była metamorfoza brodnicka, która odbiła się bardzo dużym echem po całym naszym województwie. Stworzyłem własny program, nazywa się Rolnik Szuka Uśmiechu. Właśnie uderzyliśmy typowo w branżę agroturystyczną, rolniczą, gdzie tym razem był wybrany pan. Mamy własną gazetę, która jest w klinikach do pacjentów. Kolejnym projektem jest program telewizyjny, który jest u mnie również w klinice kręcony. Program nazywa się tak jak Maszewski, Masz Wizytę. Zapraszam tam ludzi z pasją. Na początku zastanawiałem się, jak uczyć się jako lekarz, dentysta, też bycia przedsiębiorcą. W jaki sposób poszerzyć kadrę. Jak pewne rzeczy pogodzić. Jak pogodzić bycie lekarzem, dentystą i osobą, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem klinikami. I tutaj też w odpowiednim czasie przyszło BNI. W 2016 roku byłem jednym z założycieli naszej grupy w Grudziądzu. Dużo takich odpowiedzi uzyskałem poprzez osoby, które miały, okazało się, te same problemy z pracownikami, z biznesem, z prowadzeniem tego, z jakimiś organami, które są z dokumentami. I czerpałem od nich niesamowitą wiedzę, od osób, które miały 20-30-letnie doświadczenie już w branży. I dzięki temu tak naprawdę po latach kilku jestem w stanie stwierdzić, że to był właściwy krok. Moi znajomi często pytali mnie, słuchaj, dlaczego wstajesz rano? Dlaczego akurat o tej 6 gdzieś tam musisz być? Co z tego w ogóle masz? Zawsze odpowiadałem, że wiedza i rozwój. Jeżeli zaczynasz od tego, to zysk i tak przyjdzie, prędzej czy później. No i relacje. Relacje, których nie da się kupić. Jedną z rekomendacji, którą pamiętam, dotyczyła przede wszystkim współpracy przez kogoś do kogoś. I dostaliśmy się do firmy, która zatrudnia bardzo dużo osób, konkretnie powyżej 1000. Byliśmy w stanie im zaproponować bardzo ciekawą współpracę. Dzisiaj czuję niesamowitą radość z tego, jak te osoby odwiedzają moją klinikę. 2 tygodnie temu miałem telefon. Dzwonił do mnie Łukasz Laskowski, który jest też trenerem i ma całe centrum szkoleniowe. Wiedział, że szukam do mojej szkoły też lekarzy, dentystów, którzy by chcieli również mnie wykładać. I mówi, słuchaj, mam taką osobę, zakładamy nową grupę w Płocku. Zadzwoni do ciebie, czy byś zainteresowany. Mówi, oczywiście, jak najbardziej. I też już jesteśmy umówieni na kurs. Będzie u mnie wykładać w szkole. Więc zobacz, jak działa BNI tak naprawdę poprzez same polecenia, które faktycznie są. Przyszedł taki czas w moim życiu, że chciałem zobaczyć, jak wyglądają inne grupy BNI na świecie. I połączyć to z wyjazdem, tak zwany pleasure and business. A dlatego też wybrałem Dubaj. W Dubaju jest grupa bardzo prężna, ma około 55 osób. Wstałem rano, pojechałem na to spotkanie. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że 95% agendy jest taka sama jak u mnie w grupie w Polsce. I okazało się, że osoby też potrzebują kontakty do inżynierów budownictwa, do osób, które też odpowiadają za internet, do osób z transportu. Czyli takie tematy, które faktycznie również są na całym świecie. A część z tych kontaktów nawet przywiozłem do Polski i też przekazałem dalej. Dzięki czemu w
wiem, że warto jeździć po świecie, odwiedzać inne grupy, bo nigdy nie wiemy, kogo spotkamy na naszej drodze i kto nam może pomóc i komu my możemy pomóc.